Cześć, z tej strony Miły, witajcie na moim kanale. Dziś pokażę Wam, jak przygotować banalny sos pomidorowy do makaronu, który naprawdę wyjdzie każdemu. Jeżeli jesteście ciekawi, jak go przygotować, to zapraszam. To co, gotowi? Zaczynamy. Przygotowanie zaczynamy od pobrania pomidorków ze skórki, ponieważ skórka będzie nam dość mocno przeszkadzała w naszym sosie i irytowała nas. Dlatego, że większość pomidorków ma twardą skórę i ciężko jest ją zjeść, a bez skórki ten sos zrobi się taki jednolity, konsystencja będzie fajna. Więc aby obrać pomidory, najlepiej jest je zaparzyć. Musicie sobie przede wszystkim na początku pomidorki przekroić na samej górze pomidora na cztery, żeby ta skórka łatwiej nam odchodziła, żeby ten wrzątek, który zaraz tu wlejemy, wyparzył nam te pomidory. Potem tylko zaciągniemy skórkę, ale to zaraz zobaczycie. Najpierw nacinam wszystkie nasze pomidory, tak aby właśnie łatwiej nam się je obierało. W międzyczasie możecie sobie już przygotować wodę, żeby je zaparzyć. Ja za chwilę to zrobię, już jak zabrałem się za pomidory, to je szybko skoczę. Więc wszystkie przekroję. Pamiętajcie, żeby je wsadzić sobie do jakiegoś pojemnika, naczynia, żeby można było je spokojnie zaleć, żeby woda je przykryła. Ja teraz nastawię sobie wodę w czajniku, zagotuję się i za chwilę będę do Was wracał, jak tylko się zagotuję. Ok, nasza woda już się zagotowała, więc teraz będziemy zalewać tym wrzątkiem nasze pomidory i będziemy je odstawiać na 2-3 minutki, tak żeby po prostu też woda zadziałała na to, żeby ta skórka zmiękła i spokojnie sobie odchodziła. Więc teraz zalewamy. Ok, one się całe będą za chwilę zanurzać tutaj w naszej wodzie. Lekko sobie je poprzekręcam. Ok. Dobra, czajnik sobie odstawiam, nie będzie już nam potrzebny. Teraz w międzyczasie nasze pomidorki parzą się w gorącej wrzątku, więc możemy sobie spokojnie obrać czosnek i przygotować, po prostu posiekać go na drobno do naszego sosu, bo będzie właśnie to sos pomidorowy z dodatkiem czosnku, żeby też pokazać te takie dobre smaki, że tak powiem. Bardzo mi się podoba połączenie w sosie czosnku z pomidorem, tylko że ten czosnek nie może dominować. Musi być wyczuwalny, ale nie może dominować, ponieważ no to ma być sos pomidorowy. Dlatego sobie obieramy spokojnie 2 ząbki czosnku, mamy dużo czasu. Ok, jeden i drugi. Jeżeli lubicie troszkę więcej czosnku, dajcie sobie 3 ząbki, ale 2 to jest, myślę, że tak optymalnie, bo to jest to, co wspomniałem przed chwilą, że czosnek będzie wyczuwalny, ale nie będzie dominował w tym daniu, bo nie na tym nam zależy. A nie dodaję żadnych innych smakowych elementów oprócz jeszcze ziół prowansalskich i parmezanu, dlatego że, tak jak powiedziałem, sos jest banalny, jest szybki w przygotowaniu, każdy może go wykonać. No i wydaje mi się, że składników ogólnodostępnych, więc to też jest plus. A teraz, tak powiem, no pomidory są super, bo jest dalej na nie sezon, pomidory rosną, więc są w tak bardzo dobrym smaku, a nie są takie jak zimą, że po prostu jest więcej wody niż pomidora. Nie ma tego smaku, a tutaj po prostu czuć, że jemy pomidora. Widzę, że spokojnie tutaj mogę sobie poprzekręcać trochę te pomidory, bo jednak ze 2 mi wystają, wziąłem daną miskę. Ale wszystko jest do ogarnięcia. Za chwilę będziemy je powoli wyciągać i obierać. Także jeszcze dajcie mi chwilę, skończę z tym czosnkiem. Dobra, mamy obrany czosnek, szybko go przesiekam. Pyk, pyk. Nie musi być jakoś drobno, on się i tak w sosie zgubi, ale też nie może być jakimiś takimi kawałkami, że podzielicie ząbek na 4. Lekko przesiekamy, będzie idealny. Dobra, czosnek mamy. Bierzemy się teraz za pomidory, będziemy je obierać. Ja sobie czosnek przesunę po prostu na bok. Do wyłowienia pomidorów wezmę sobie łyżkę. Będziemy je po kolei obierać. Tylko uważajcie, bo na pewno naprawdę są gorące. Ja sobie wyjmę od razu ze 2, żeby ten drugi troszkę nam przestygł. Ale już sama skórka schodzi, trochę wody nam się wlało. Skórka już sama odchodzi, więc to też dobry znak. Znaczy, że pomidory się zaparzyły. W ogóle to już pachnie pomidorami bardzo fajnie, intensywnie. Teraz tak, bierzcie sobie nożyk, bierzcie sobie pomidora i po prostu ściągacie z niego skórkę. Płat po płacie, elegancko schodzi.
nie ma jakiejś dużo roboty. Mówiłem, że nic skomplikowanego w tym sensie akurat nie będzie. A myślę, że teraz już, gdy okres wakacyjny też nam się kończy, wszyscy wracamy do pracy, dzieci wracają do szkoły, więc no, tego czasu popołudniami jest mniej. Więc no, myślę, że taki sosik jest szybki do zrobienia, no i też myślę, że każdemu zasmakuje. No chyba, że ktoś nie lubi pomidorów, ale spróbujcie też zaserwować, może akurat zmieni zdanie. Dobra, ja obiorę te pomidory i za chwilę do Was wracam. Okej, pomidory mam obrane, zostało nam teraz je pokroić, tylko pamiętajcie o tym, że jeszcze zostały nam te tutaj końcówki, na których pomidory wiszą na gałązkach, dlatego też jeżeli będziemy je usuwać, to najlepszym rozwiązaniem jest wziąć pomidora na pół i po prostu tą część odkroić. Jest to najszybsze rozwiązanie, nie traci się dużo pomidora, a po prostu nie bawimy się z wycinaniem. Będziemy teraz sobie kroić pomidorki w kostkę, w sensie to nie musi być jakaś mała kostka, może być grubsza, bo one i tak pod wpływem temperatury, pod wpływem tego, co będzie działo się na patelni, po prostu zjednolicą się w jeden sos. Nie będzie grudek, po prostu będą pomidory rozwalone, rozpapają się i takie będą po prostu, zrobi się z nich sos. Będą rozgotowane, że tak powiem, w sensie będą się rozpadały. W każdym bądź razie kroimy w kostkę wszystkie pomidory. W międzyczasie już możecie sobie rozgrzewać patelnię. Na patelnię dodamy sobie odrobinę oliwy z oliwek, ale dosłownie odrobinę, tak łyżkę, maksymalnie dwie, żeby też nie za dużo. Poczekamy, aż się rozgrzeje. Na początek wrzucimy na minutkę dosłownie czosnek posiekany i potem będziemy dorzucać te nasze pomidory. I tak naprawdę będziemy w połowę naszej roboty. Jeżeli wrzucimy już pomidory, będziemy tylko je mieszać i czekać, aż one się po prostu rozpadną i zrobi się z nich sos. Nie będziemy na razie dodawać nic więcej do tego sosu. Zobaczycie zresztą sami, jak to będzie wyglądać. Myślę, że pójdzie nam gładko i szybko. Także czekamy chwilę, aż się oliwa rozgrzeje i zaraz wrzucamy czosnek. A w międzyczasie cały czas kroicie sobie pomidory. Widzę, że już oliwa się dobrze rozgrzewa, bo to z czosnkiem jest, wrzuceniem czosnku na oliwę to jest szybka akcja. Potrzebujemy dosłownie minutkę, może półtorej. Oliwa nie musi być na maksa rozgrzana, żeby nam się czosnek nie palił. Może być tak jak teraz, że zaczyna lekko nam syczeć i to jest dobre znamionko. Musimy zaramacować trochę tą oliwę, żeby ten czosnek potem rozszedł nam się po całym sosie. Tutaj kroicie, a też obserwujecie swój czosnek, żeby nie brązowiał, więc mniejszy ogień. Jeżeli zacznie brązowieć, to znaczy, że się spala i to już nie będzie dobry smak. Dlatego zależy nam na tym, żeby czosnek oddał nam najwięcej smaku, ale też, żeby się nie spalił. Więc musicie tego pilnować. Ja już praktycznie z pomidorami patrzę. I zaraz będziemy je przekładać na patelnię. Już pachnie czosnkiem elegancko, po prostu cudownie. To połączenie jest genialne, pomidory i czosnek. Zresztą sami się musicie przekonać, musicie tego dania spróbować. Cały czas patrzę na ten czosnek, żeby nie było jakiejś wtopy i żeby nam się po prostu nie spalił. Dobra, pomidory mam pokrojone, teraz będę je lekko przerzucał. Zmniejszam ogień, bo będzie strzelało, gdyż pomidory mają sporo wody. Dobra, przerzuciłem pomidory, więc to się ogarnę sobie tutaj trochę deskę, bo puściły pomidory sporo wody. A tutaj już się posmażę. Teraz zwiększamy trochę ogień i sobie spokojnie mieszamy. Teraz pomidory po prostu muszą nam się połączyć z oliwą zaromatyzowaną czosnkiem. Ten czosnek daje im aromatu i powoli będziemy je podduszać, one będą się po prostu rozkładać. Będą miękłe i będzie robił się z nich sos. Zresztą cały sok, który mają w sobie i też swój miąższ zamienią na taką papkę, na taką pulpę i dzięki temu zrobi nam się idealny sos. W międzyczasie oczywiście zaraz będziemy działać dalej, tylko ogarnę troszkę deskę. Tak jak Wam kiedyś wspomniałem, nie wiem czy pamiętacie, ale bardzo ważne jest to, żebyście sobie w międzyczasie po prostu swoje, że tak powiem, stanowisko pracy sprzątali. Potem jest mniej roboty, a też widzicie to wszystko sprawnie. Macie chwilkę, pomidory Wam się tutaj smażą, zerkacie jednym okiem cały czas na pomidory, od czasu do czasu je mieszacie, a ogarniacie sobie swoje stanowisko pracy. Żeby potem było lżej. No bo po co to? Zrobić jedzenie, wrzucić sobie na talerz i zacząć ogarniać. Można zrobić to w międzyczasie, a potem zajadać się genialnym daniem. Bardzo podoba mi się zapach, który już teraz się odnosi z mojej patelni. Jest to zapach pomidorów, które się tutaj lekko
podduszają, ale też unosi się aromat czosnku. Jest to genialne. Jak widzicie już, pomidory bardzo dużo puściły soku, więc tego jeszcze będzie więcej, zrobi się z tego sos. W międzyczasie teraz już musimy sobie wstawić wodę na makaron, bo oczywiście sos będziemy jedli z makaronem. Ja sobie wcześniej dodałem wodę, teraz sobie podpalam, oczywiście wodę solimy. Ok, i tak naprawdę ja mam przygotowany już makaron. Będziemy go wrzucać, gotuję go al dente i od razu bezpośrednio z garnka będziemy go przerzucać na nasze patelnię. Zresztą zaraz wszystko sami zobaczycie. Na razie skupmy się chwilę na pomidorach, ok? Spójrzcie tutaj do mnie na pomidory. One już powoli zaczynają się rozkładać, więc ten sosik po prostu przybiera nam pożądaną konsystencję. Jeszcze troszkę i te pomidory nam całkiem zmiękną, bo jeszcze są niektóre twardawe. Cały czas sobie tutaj mieszamy, aczkolwiek nie musimy cały czas, też możecie odejść od garnka, że tak powiem, i od w ogóle palników, dlatego że jest tu na tyle soku, że to nie ma szans, żeby się coś przypaliło. Wiadomo, raz na jakiś czas zamieszajcie, żeby te pomidory też, że tak powiem, równomiernie się udusiły, żeby szybko nam po prostu zmiękło i zrobiły się sos. Ja myślę, że to potrzebuje około 10-15 minut. Garnek też od koło tyle potrzebuje, więc ja tutaj będę czuwał, a wy sobie, że tak powiem, macie chwilę dla siebie i zaraz będziemy wracać. Woda na makaron zaczyna nam się gotować, więc wrzucamy i gotujemy. Pamiętajcie tylko, aby makaron ugotować al dente, dlatego że on jeszcze przez chwilę będzie nam dochodził w sosie. Będziemy go tutaj mieszać w tym sosie, więc nie chciałbym, żebyście po prostu jedli potem rozgotowany makaron. Ugotujcie go al dente, on dojdzie sobie spokojnie na patelni. Jeżeli ktoś lubi w ogóle makaron al dente, to ugotujcie go jeszcze bardziej al dente niż zawsze jecie, dlatego że, no mówię, temperatura na patelni zrobi swoje. A dla tych, którzy lubią ugotowany makaron, to pamiętajcie o tym, żeby ugotować go tym razem al dente, żeby wrzucić go na patelnię. On dostanie temperatury, wypije, że tak powiem, troszkę sosu pomidorowego i sobie na spokojnie dojdzie, nie martwcie się. A my w tym międzyczasie, gdy makaron się gotuje, zobaczmy do sosu pomidorowego. Jak widzicie, ogólnie rzecz biorąc, no, struktura pomidorów już praktycznie nam totalnie znikła. Zrobił się sos praktycznie gładki, jest troszkę jeszcze kawałków pomidorów, ale to też ma swoje zalety. Dlatego, że jeżeli będziecie mieli kawałki z pomidorów, to też osoby bliskie, które będą to jadły, zobaczą, że to jednak jest z pomidora, więc że to nie jest gotowiec. Dlatego teraz, jeżeli mamy chwilkę, gotuje nam się po prostu makaron, to jeszcze przyprawimy sobie nasz sos. Nie ma nic skomplikowanego w przyprawianiu sosu, oczywiście dodajemy świeżo zmielony pieprz. Tutaj już wedle preferencji. Do tego lekko posolimy. Pamiętajcie też, że makaron będzie słony, dlatego nie przesadzajcie z solą, jeżeli chodzi o sam sos. Lekko solimy i dodajemy jeszcze jakiegoś elementu smakowego, jaki się będzie dobrze łączył z pomidorami, oprócz czosnku oczywiście. Ja użyję tym razem ziół prowansalskich. One też idealnie łączą się w takich sosach z pomidorami. To wszystko sobie za chwilę zamieszamy, no i będziemy czekali, aż nasz makaron będzie al dente. Ja myślę, że to około 5 minut, nie dłużej będziemy gotować ten makaron. Teraz sobie wszystko mieszamy, zapachy już się unoszą, czuć zioła prowansalskie, czuć intensywny zapach pieprzu. No i dalej w kuchni jest obecny ten czosnek, więc to jest super. Wszystko sobie mieszamy, teraz już jak gotujemy makaron, sos nam dochodzi powoli na malutkim ogniu, dlatego spokojnie sobie go wymieszamy i zostawiamy, on wie, co ma ze sobą robić. Czekamy, aż gotuje się makaron i ja za chwilę do Was wracam. Makaron już nam dochodzi, więc będziemy za chwilę go przekładać na patelnię. Jak widzicie, nasz sos też już jest prawie idealny. Jeszcze teraz musimy troszkę zwiększyć temperaturę na patelni i dodać taką dobrą chochelkę wody z gotowania makaronu. I to wszystko ładnie wymieszać. Niech ta woda też połączy się z naszym sosem. Nie bójcie się, nie będzie za rzadki, bo mamy tutaj jeszcze do dodania parmezan, więc na spokojnie sosik będzie idealny. Teraz podciągniemy go tylko, żeby zaczął się gotować, więc ja zwiększam ogień, a w makaronie już wyłączam i zaraz będę bezpośrednio przykładał makaron do naszego sosu. Prosto z garnka, nie będę odsadzał makaronu. Szkoda mi na to czasu, mogę to być szybki. Więc gdy gotuje nam już się sos, sami widzicie, jak to wygląda, zmniejszamy troszkę ogień i przekładamy makaron. Ale pachnie wyśmienicie, po prostu musicie koniecznie spróbować ten sos. Nawet jeżeli nie lubicie z makaronem, możecie go wykorzystać do kaszy, do czegokolwiek, ale spróbujcie ten sos. Naprawdę jest genialny.
Dobra, makaron już jeszcze raz. I dwa i już wyłowiony. Teraz wymieszamy go dobrze z naszym sosem. Tak. Teraz zmniejszamy ogień. Dajemy mu dosłownie pół minutki. Niech ten makaron, że tak powiem, napije się trochę tego sosu. Niech też ten makaron będzie pomidorowy. Spokojnie sobie go wymieszamy. Chwilę tej temperaturka zrobi swoje. Teraz dosłownie czekamy pół minuty. I wszystko posypujemy naszym parmezanem. Ja sobie go wcześniej starłem. Pamiętajcie, żeby zostawić sobie trochę tego parmezanu do dekoracji potrawy na sam koniec. Tutaj parmezanu, ile dacie, to no jest ciężko stwierdzić, ile go dać tak naprawdę dobrze, bo każdy lubi go więcej lub mniej. Ja lubię dużo parmezanu, dlatego daję dużo parmezanu. Teraz wszystko mieszam. Troszkę ogień podniesiemy, żeby parmezan nam się rozpuścił. I za chwilę będziemy wykładać na talerz. Ja już sobie robię miejsce na desce, żeby przestawić patelnię. Dosłownie minutkę mieszamy go razem z naszym sosem. Parmezan się rozpuści, sos nam zgęstnieje, makaron połączy się z sosem, będzie idealny. Jak to rewelacyjnie pachnie. Już chce się jeść, po prostu aj. Brak mi słów. Ok, mieszamy, super. Ja sobie w międzyczasie makaron mam jeszcze w tej chwili chodzi, ja sobie w międzyczasie już przygotuję coś, na czym podam dzisiejsze danie. Dobra, wyłączam. Mieszam. Mamy to. I tak wygląda nasz makaron. Jest po prostu idealny. Wyśmienity, wyśmienicie to pachnie. Musicie to jeszcze spróbować. Oczywiście na samą górę lekko dekorujemy sobie parmezanem. No i mamy gotowe, tak jak Wam wspomniałem, banalny sos pomidorowy, wyjdzie każdemu, przygotowany szybko, z prostota w wykonaniu, no i też z ogólnodostępnych składników, no i umówmy się, budżetowy, jedyny wydatek jaki tu jest to parmezan, ale nie użyjecie całego parmezanu, który kupicie na jeden sos, więc to też, że tak powiem, jest inwestycja w gotowanie na przyszłość. Oczywiście, jeżeli przepis Wam się podobał, to zasubskrybujcie kanał i zostawcie łapkę w górę. Przy subskrypcji kanału pamiętajcie o tym, żeby nacisnąć też dzwoneczek, dlatego wtedy YouTube też będzie informował Was o każdym filmie, który ja Wam wrzucam na YouTube'a następny. Oczywiście w komentarzach dajcie znać, czy to smakowało. No i może Wy macie jeszcze jakiś sprawdzony przepis inny niż ten i sposób na przygotowanie sosu pomidorowego. A my widzimy się już następnym razem, także trzymajcie się, cześć!